chciałeś, żebyśmy dzisiaj przeprowadzili testy z twoim ciągnikiem, klasykiem, John Deere'em 7810. Ile zamierzasz hektarów dzisiaj zrobić? A jak długo mi da się siewnik? Czyli będziemy pracować dzisiaj do nocy. Tak. Z pół literka i będziemy pracować. Okej. Okay. Wsiadajmy do John Deere'ka i róbmy swoje. Cześć wszystkim agrofanom na YouTubie, jestem Mateusz z firmy Korbanek. Jesteśmy dzisiaj u Mikołaja na gospodarstwie, ponieważ chcemy przeprowadzić test z siewnikiem punktowym marki Arbos MS8130. Czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć nam o swoim gospodarstwie? Czym się zajmujesz? Ile masz hektarów? Jak najbardziej, witam wszystkich. No, jesteśmy u mnie na gospodarstwie, przeprowadzamy siew kukurydzy, idzie nawet całkiem sympatycznie. Jeżeli chodzi o moje gospodarstwo, mamy w granicach 200 hektarów, z czego w granicach 100 siejemy kukurydzy. Do tego dochodzą buraki cukrowe, rzepak, jak i zboża typu pszenica. Chciałeś, żebyśmy dzisiaj przeprowadzili testy z twoim ciągnikiem, klasykiem, John Deere'em 7810. Opowiedz nam pokrótce, jakie są koszty eksploatacji, spalanie i czy miałeś jakieś poważniejsze problemy z tym ciągnikiem? Jak najbardziej, jest to jeden z niezawodnych traktorów marki John Deere, seria 7810, rocznik 96. Zakupiłem go mniej więcej 3 lata temu, ma u mnie przepracowane 1500 godzin. Na liczniku wskazuje, że ma 20. Póki co nie było jakichś większych kosztów eksploatacyjnych. Nic nie było więcej robione, wymiana filtrów, olejów. No niestety nie należy do zbyt tanich traktorów, jeżeli chodzi o paliwo, bo lubią sobie troszeczkę łyknąć, ale przy odpowiedniej jeździe i odpowiednim operatorze wychodzi to też całkiem nie najgorzej przyzwoicie. Największym jego plusem jest to, że no, jest bezawaryjny. Nie wiem, że coś tam się przy nim może popsuć, czy coś innego stać. Mam jeszcze pytanie dotyczące planów odnośnie tego ciągnika. Czy zamierzasz jakiś generalny remont jeszcze przy nim robić? Jak to by wyglądało? No, z remontów takich, co by mu się może przydało, to ze względu na wiek troszeczkę kosmetyka, bo no, niestety rdza go czasami gdzieś tam delikatnie bierze, ale poza tym jakieś tam może takie małe gdzieś wycieki, takie przypocenia w sumie, bo to wyciekami nie można tego nazwać. No nic więcej raczej nie planuję, żeby coś przy nim robić, inwestować. Chciałbym, żebyś jeszcze opowiedział, bo tutaj obok stoi następny klasyk, John Deere również 6610. Czy też nie masz z nim jakichś problemów większych? Nie, też chodzi wszystko bez jakichś większych zarzutów. No ale jak to, John Deere lubi sobie troszeczkę czasami. Czyli tym minusem jest spalanie. Chciałbym cię zapytać o nasz siewnik, o siewnik Arbosa, który przywieźliśmy tutaj. Jesteśmy po wstępnych ustawieniach. Powiedz mi, jak twoim zdaniem przebiegły te ustawienia? Czy były to proste, łatwe, czy trudne? Jak najbardziej, poszło wszystko bez problemu. Dobry serwis, dobra współpraca. No, traktor sobie radzi rewelacyjnie, ma w zupełności zapas mocy 170-180 koni mechanicznych. Prędkość pracy jest w granicach 7 na godzinę, dosyć fajnie pracuje, płynnie, nic się nie dzieje. Organizując ten pokaz, miałem też na myśli przywieźć do ciebie siewnik punktowy Monosem NG Plus 4, ale powiedz mi, czy to był dobry wybór, że właśnie przyjechałem z tym tańszym, czy wolałbyś, żebym przyjechał jednak z Monosemem? Jak najbardziej, uważam, że jest to dobry siewnik. Monosem jest to, no, Mercedes, bym powiedział, wśród siewników. No, adekwatna jest też cena do jakości Monosema. No, jeżeli ktoś wykonuje dużą ilość usług, czy dużo hektarów sieje, no, uważam, że lepszym wyborem byłby Monosem. Tutaj jest, fajnie pracuje przy prędkości 7 na godzinę. Proste w obsłudze, nie ma się za bardzo, uważam, co popsuć. Jedyne rzeczy eksploatacyjne i poza tym na moje potrzeby w zupełności wystarcza. 200-300 hektarów rocznie, to uważam, że w zupełności Arbos sobie poradzi. Uważam też, chciałbym dodać, że te części eksploatacyjne no nie są oczywiście takie drogie i są dostępne do ręki, także z tym też klient oczywiście nie miałby u nas problemu. Jak twoim zdaniem siewnik Arbos wypada na tle konkurencji, bo z tego co wiem, również masz sześciopunktowy siewnik. Jak odczuwasz? Jakie masz odczucia? Nie odczuwam jakiejś większej różnicy. Wiadomo, nie jest to jakiś może Mercedes wśród siewników, ale na to zapotrzebowanie, które jest w moim gospodarstwie, na tą ilość hektarów, uważam, że jest w zupełności wystarczające. Nie jest jakoś super skomplikowany, w miarę prosty w obsłudze.
nie ma jakość adekwatna do ceny. Jak najbardziej tak uważam i wystarczające na zasianie 200-300 hektarów rocznie. Jeszcze tak przed startem chciałbym Cię zapytać, czy chciałbyś coś dołożyć jeszcze do tego siewnika? No, fajne by mogły być dwie opcje, w zależności jak to ma zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o pracę, bo jedną z tych rzeczy mogły być koło dociskające zaraz za rządkiem, jest ładnie wtedy ziarno rozmieszczone. Tak samo jak i zdarzają się modele siewników do kukurydzy, które mają możliwość zamontowania aplikatora do mikrogranulatu. Są też tacy rolnicy, którzy to używają, aczkolwiek no, w tak ciężkich czasach i tak biednych, można powiedzieć, że no jest to troszeczkę zbędny koszt, bo jednak to są duże, duże wydatki. Jeśli chodzi o ustawienie siewnika, bardzo ciekawi mnie, na jaką głębokość będziemy pracować i oczywiście osadzenie. No, jeżeli chodzi o ilość materiału siewnego, to jest w granicach 85 tysięcy jednostek na hektar. Przy głębokości siewu w granicach 5-6 cm ze względu na suszę siejemy ciuteczkę głębiej. No jest tutaj druga klasa ziemi, wygląda to i tak całkiem przyzwoicie. Ziarno leży we wilgotnej ziemi, więc no mam nadzieję, że będzie wszystko ok i ładnie poschodzi. Ile zamierzasz hektarów dzisiaj zrobić? A jak długo mi da się siewnik? Czyli będziemy pracować dzisiaj do nocy. Tak jest. Pół literka i będziemy pracować. Okej. Jeszcze takie ostatnie pytanko przed jazdą dalej. Jak oceniasz ten rok? Jaki będzie? Jak przewidujesz ten rok odnośnie pogody, suszy, cen kukurydzy? Uważam, że ten rok jest mega nieprzewidywalny. Mamy obecnie panującą pandemię koronawirusa. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Doskwiera nam potężna susza. Planuję zasiew w granicach 70-80 hektarów kukurydzy. Nie wiem, ile z tego sprzedam. Nie wiem, jakie będą zapotrzebowania, jak wysoka urośnie, ile będę musiał przeznaczyć tego na kiszonkę. W granicach zawsze 20-25 hektarów szło na kiszonkę. Resztę się staraliśmy sprzedać na ziarno. Nie wiadomo, co pokaże ten rok. Może się okazać, że wszystko pójdzie na kiszonkę do bydła. Ja trzymam kciuki za pomyślność, a tymczasem wsiadajmy do John Deere'ka i róbmy swoje. Właśnie kończymy nasze dzisiejsze pokazy u Ciebie. Chciałbym, abyś wydał taką ostateczną swoją opinię na temat tego zestawiku, który dzisiaj skomponowaliśmy. Uważam, że zestaw jest godny polecenia. Może traktor trochę za duży do tego siewnika, ale siewnie jak najbardziej daje rady. Jest wszystko ok. Na ciężkiej klasie ziemi sobie dosyć fajnie radzi. Jest to pole też tak wybrane specjalnie pod testy, bo jest dużo takich zakamarków, klinów, zakrętów, troszeczkę nierówności i uważam, że wypadł całkiem pozytywnie. I gdybym miał pieniążki, których oczywiście obecnie nie mam, jak najbardziej sprawiłbym sobie taki siewniczek. Czyli taki zestawik mógłby u Ciebie na stałe zagościć? Myślę, że jak najbardziej i dałby radę sobie na ładnych parę lat. Dziękuję, że mogliśmy gościć u Ciebie na gospodarstwie dzisiaj. Dziękuję widzom, że byliście z nami do końca, że obejrzeliście testy. Oczywiście subskrybujcie, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.